Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu pan Robert Ławski, starosta wałbrzyski i szef struktur SLD w powiecie. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, nowy temat od wczoraj w mediach dotyczący nowego, ewentualnego kandydata na prezydenta w przedterminowych wyborach w Wałbrzychu. Marek Dyduch ma być tym kandydatem. To jest pana inicjatywa, pańskich kolegów, czy może pan Marek Dyduch się bardziej zgłasza? Nie, ja myślę, że na razie nie możemy mówić o jednym kandydacie. Jest grupa nazwisk, wokół której pracujemy. Zastanawiamy się, kto będzie najlepszym kandydatem i myślę, że kandydaturę Marka Dyducha również trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę. Decyzje nie zapadły jeszcze. Konsultujemy wszystkie nazwiska. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach takie decyzje zapadną. Zanim zapytam o inne nazwiska, chciałbym przez chwilę się skupić na Marku Dyduchu. W ostatnich wyborach prezydenckich pan Marek Dyduch nie poparł kandydata SLD, pana Henryka Gołębieskiego, nie przychodził na konferencje promujące tę kandydaturę. Pan w tym studiu powiedział, że tą nielojalnością struktury SLD powinny się zająć. Teraz kilka miesięcy minęło i Marek Dyduch, zamiast odpowiadać za swoją nielojalność, jest poważnym kandydatem na kandydata SLD. Jak wygląda sytuacja w sojuszu? Myślę, że nie było mowy o nielojalności i tutaj myślę, że są jakieś przekłamania. Mam nadzieję, że znajdziemy takiego kandydata, który połączy środowiska lewicowe w całym Wałbrzychu, bo uważam, że lewica potrzebuje jednego wspólnego kandydata, który będzie mógł skutecznie powalczyć. Czyli to co robił Marek Dyduch w poprzedniej kampanii, to nie była nielojalność? Marek Dyduch wspólnie z Henrykiem Gołębieskim prowadzili kampanię m.in. na wałbrzyskim rynku, także nie było żadnych oznak niepopierania. Marek Dyduch w tym studiu mówił, że popiera Mirosława Lubińskiego, że Mirosław Lubiński jest lepszym kandydatem na prezydenta Wałbrzycha. Ale pewnie to było już po pierwszej turze wyborów, przed drugą turą wyborów. Na pewno w momencie, kiedy Henryk Gołębieski był kandydatem na prezydenta, Marek Dyduch nie popierał wtedy innego kandydata. Czyli w każdym razie opinie pana Marka Dyducha wyrażane jeszcze w ubiegłym roku w trakcie kampanii nie są dla pana w tym momencie ważne. Ja myślę, że Marek Dyduch jest człowiekiem lewicy, od wielu lat był i tego nie można mu zabrać, a tak jak powiedziałem, lewica w Wałbrzychu potrzebuje jednego wspólnego kandydata. Czy będzie to Marek Dyduch, czy będzie to kto inny, na ten temat będziemy dyskutować. To jakie są te inne nazwiska? Czy Henryk Gołębieski jeszcze jest zainteresowany startowaniem? Panowie są zainteresowani wystawianiem Henryka Gołębieskiego? Myślę, że trzeba zapytać pana Henryka Gołębieskiego, czy jest zainteresowany. A pan jest zainteresowany, żeby startował? Ja jestem zainteresowany takim nazwiskiem, które zwycięży i lewica będzie miała w Wałbrzychu prezydenta. A wierzy pan, że pan Henryk Gołębieski może zwyciężyć, skoro przegrał w poprzednich wyborach? Myślę, że pan Henryk Gołębieski jest dobrym posłem i jego start w wyborach parlamentarnych w najbliższym czasie jest bardziej prawdopodobny niż start w wyborach prezydenckich. No to akurat pan Henryk Gołębieski wykluczał jeszcze niedawno, ale może się coś w tej sprawie zmieniło. Jakie inne nazwiska poza panem Dyduchem i Gołębieskim wchodzą w grę? Ja myślę, że dzisiaj nie ma sensu o tych nazwiskach mówić. W momencie, kiedy wewnętrznie poukładamy to wszystko, będziemy przekonani co do tego nazwiska, które ma nas reprezentować, wtedy na pewno takie nazwisko oficjalnie podamy. W każdym razie jest pewne, rozumiem, że SLD wystawi w wyborach tak, w pierwszej turze swojego kandydata. Będziemy starali się wystawić takiego kandydata, który skutecznie będzie mógł powalczyć o prezydenturę w Wałbrzychu. A Mirosław Lubiński nie reprezentuje lewicowych wartości w pana opinii? Myślę, że Mirosław Lubiński, będąc dzisiaj w dość trudnej dla siebie sytuacji, ponieważ no trochę również w koalicji z PiS-em miałby ogromne problemy, aby być reprezentantem całej lewicy. Musiałby się dość mocno odciąć od dzisiejszych swoich partnerów, abyśmy mogli usiąść do stołu i porozmawiać, ale oczywiście będę zachęcał Mirosława Lubińskiego do tego, aby wsparł również naszego kandydata, aby ten kandydat był kandydatem wspólnym lewicy. Czyli jeżeli Mirosław Lubiński, który teoretycznie przynajmniej ma największe szanse teraz na pokonanie kandydata Platformy, zadzwoniłby do pana z prośbą o wsparcie SLD dla swojej kandydatury, pan by powiedział, nie, to ty wesprzyj nas, tak? Wtedy na pewno usiądziemy i będziemy rozmawiać nad najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, to zapytam teraz o sytuację w wałbrzyskim magistracie. Pan Dariusz Lenda i pan Zygmunt Nowaczyk z dnia na dzień stracili swoje stanowiska. To było ładne zachowanie ze strony Piotra Kruczkowskiego? Jakby wiceprezydenci nie mają wpływu na to, co się wydarzy. Ostatnie miesiące wskazują na to, że w dzisiejszych uwarunkowaniach Wałbrzychu bardzo trudno miastem jest zarządzać. I myślę, że ta decyzja była decyzją słuszną.
O rezygnacji, rozumiem, tak? ona oczyści atmosferę i mam nadzieję, że najbliższe wybory spowodują to, że już będzie można zacząć spokojnie pracować, że nie będzie takiej walki politycznej. No konsekwencją oczywiście tego, że prezydent zrezygnował, jest pozbawienie naszych dwóch wiceprezydentów funkcji, ale oni, dopóki nie byli wiceprezydentami, świetnie sobie dawali radę w życiu zawodowym i myślę, że nadal tak będzie. A czy pan będzie miał dla nich propozycje zawodowe? W starostwie na przykład? Zygmunt Nowaczyk jest urlopowany ze starostwa powiatowego, bo nie zapominajmy, że obejmują 4 lata temu mandat radnego i teraz też był naczelnikiem Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i z automatu w momencie, kiedy straci pracę, wraca do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i wtedy na pewno będziemy wspólnie z zarządem zastanawiać się, na jakie stanowisko, ponieważ niestety jego stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty jest już zarezerwowane przez innego pracownika, który od 5 lat pracuje na tym stanowisku, także na pewno musimy, jako pracodawca, muszę zapewnić panu Zygmuntowi Nowaczykowi stanowisko pracy. Pan Dariusz Lenda zapewne wróci na swoje dotychczasowe stanowisko do ZUS-u. Czyli rozumiem, że dla Dariusza Lendy miejsca w starostwie nie będziecie panowie szukać? Nawet nie zastanawialiśmy się nad tym. To nie nasz pracownik i z tego co wiem, również jest urlopowany w ZUS-ie. A także... czy to nie wpływa trochę na temperaturę w koalicji jednak? Takie zaskoczenie w poniedziałek rano się dowiedzieć, że dwaj wasi wiceprezydenci tracą pracę. Właściwie bez uprzedzenia żadnego. Panie redaktorze, no obydwoje żyjemy w tym mieście i myślę, że tego można było się mówi spodziewać. Pan o nas. Tak, obydwaj. Tak. Przepraszam, obydwaj. Funkcjonujemy tutaj, pan w telewizji, ja w samorządzie. Ja tak naprawdę spodziewałem się tej decyzji i myślę, że nasi dwaj Ale wiceprezydenci również. Przed decyzją Piotra Kluczkowskiego SLD było bardzo wstrzemięźliwe. Dariusz Lenda w tym studiu bronił Piotra Kluczkowskiego, mówi, że tak naprawdę nie ma dowodów, że to jest nagonka, że trwa szkalowanie wizerunku Wałbrzycha. Wtedy SLD nie mówiło głośno, Kluczkowski zrezygnuje. To decyzja prezydenta Kluczkowskiego. No, nie można usiąść i człowiekowi kazać albo iść w lewo, albo iść w prawo, tak? Czyli ktoś... Można wyrażać opinię, no to nie ma nic wspólnego z kazaniem. Można wyrażać opinię i panowie z SLD do momentu rezygnacji Kluczkowskiego mówili, wszystko jest dobrze, niech prezydent dalej wypełnia swoje funkcje. A dopiero po rezygnacji pan to dzisiaj nazywa słuszną decyzją, więc w którymś momencie wasze opinie na ten temat się zmieniły. No, myślę, że się nie zmieniły, ponieważ prezydent zadecydował tak, jak uznał i należy to uszanować i nie komentować. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali o przyszłości, a nie o tym, co było, bo dalej będziemy dość mocno brnąć w to, kto miał rację, a kto nie miał racji. Czy pana zdaniem ta decyzja Piotra Kluczkowskiego oczyści sytuację? Ja mam taką nadzieję, że oczyści i że wreszcie w mieście Wałbrzychu będzie mówić się w ratuszu o tym, co można zrobić, o pracy, o realizacji pewnych zadań. Dzisiaj i ja, i pan wiemy, jak ciężki jest budżet miasta Wałbrzycha, ile zadań przed Wałbrzychem i myślę, że atmosfera, która wokół była, na pewno nie pozwalała spokojnie pracować. A czy rezygnacja Moniki Wybraniec z zarządu powiatu, z zarządu, którym pan kieruje, nie oczyściłaby sytuacji również? Mąż pani Moniki ma zarzuty o kupowanie głosów. No ale to mąż pani Moniki, nie pani Monika. Myślę, że gdyby pani Monika miała te zarzuty, to pewnie byśmy na ten temat rozmawiali. No, nie chcę dzisiaj rozmawiać na temat prywatnych osób, z którymi nie mam w ogóle nic do czynienia. Nie no, to jest członek zarządu powiatu. Głosy miały być kupowane na jej konto. Ale miały być, tak jak pan powiedział. Miały być. Tak twierdzi prokuratura. No ale dopóki nie będzie wyroku w tej sprawie, dopóki pani Monika nic z tym nie będzie miała chwila, do czynienia. W sprawie Piotra Kluczkowskiego też nie ma wyroku. W sprawie Stefana Ewangielu też nie ma wyroku. Decyzję Piotra Kluczkowskiego pan uznaje za słuszną. Więc w sprawie Moniki Wybraniec, idąc konsekwentnie... Ale ja Monikę Wybraniec oceniam po merytoryce pracy, którą dzisiaj sprawuję. Od 5 miesięcy pracujemy razem. Monika Wybraniec pracuje nad inwestycjami w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu i nie mam co do niej żadnych zarzutów. Męża pani Moniki Wybraniec nigdy nie widziałem, a słyszałem również o tym z prasy, że mówi się, że kupował również głosy na przykład na prezesa Tutaja, tak, do Sejmiku Województwa Śląskiego i nie widzę jakby, aby pan pytał o to, czy prezes tutaj zrezygnuje z prezesury zamku, czy z mandatu no, ale trudno Sejmiku. Pana o to Sejmiku. No także wie pan, to myślę, że tutaj to jest pytanie nie mieszajmy prezydenta, być może nowego komisarza. Nie pytajmy o panią Monikę Wybraniec za to, co robi jej mąż, bo nie ma w Polsce odpowiedzialności zbiorowej.
No, prezydenta Kruczkowskiego pytano o to, co robi Stefan Ewangielu. Ani mąż, ani żona, ani nikt z rodziny. No dobrze, więc przejdźmy jeszcze, wróćmy może jeszcze na chwilę do wyborów w Wałbrzychu. No, kandydacie SLD potencjalnym już rozmawialiśmy. Kto pana zdaniem wystartuje w barwach Platformy? Należy spytać o to Platformę. Ale pan wie, co się dzieje w kuluarach, o kim się mówi i wie pan, kogo się SLD najbardziej obawia. No skąd mam wiedzieć, gdybym był wróżką, to dzisiaj bym wróżył, a nie siedział z panem tutaj ja w studiu. Ja panu podpowiem, czy Roman Szełemy jest dobrym kandydatem? Ja myślę, że to skuteczny menadżer, który pokazał swoimi pracami w Wałbrzyskim Szpitalu, że jest w stanie osiągać cele i na pewno będzie groźnym konkurentem dla kandydata SLD. A będzie dobry prezydentem? O tym zadecydują wyborcy. A z Prawa i Sprawiedliwości kto pana zdaniem wystartuje? Kompletnie nie wiem, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli nie, jeszcze po tej stronie sceny politycznej pan się nie rozglądał? No w ogóle mnie to nie interesuje. A jak powinna pana zdaniem wyglądać kampania prezydencka ewentualnego kandydata SLD? Na co trzeba zwrócić uwagę? Na pewno powinna być merytoryczna i mam wrażenie, że ona będzie zupełnie inna od tej, która była do tej pory. Ta kampania, część kandydatów mocno skupiła się na krytyce prezydenta, który był. Dzisiaj jego nie ma w grze i myślę, że każdy z kandydatów będzie musiał przedstawić wizję miasta, która będzie realna, nie będzie wirtualna i przekonać mieszkańców do tego, że jest w stanie realizować takie zadania, jakie sobie zaplanuje. Chciałbym, aby była duża frekwencja w wyborach prezydenckich, aby Wałbrzyszanie faktycznie zadecydowali, kto A będzie wierzy pan w to? Prezydentem. To może się wydarzyć nawet pod koniec wakacji głosowania. Obawiam się, że ta frekwencja może być mała i prezydent może być wybrany małą ilością głosów. Ja chciałbym i namawiam Wałbrzyszan, aby poszli do wyborów, aby zadecydowali sami o tym, kto ma być prezydentem, aby nie zostawiali tego swoim sąsiadom. Kiedy będzie decyzja SLD w sprawie kandydata? Jak uznamy, że jesteśmy gotowi na ogłoszenie kandydata, na pewno pan redaktor i wszyscy widzowie o tym się dowiedzą. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Naszym gościem był pan Robert Ławski, starosta Wałbrzyski i szef SLD w powiecie. Dziękuję. To był program dziękuję Gość państwu. Dnia. Dziękuję Krzysztof panu. Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.